Dzień dobry Państwu. Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, komandor Bartłomiej Pączek. Witam Państwa w murach Akademii i w murach Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich. Nasz Wydział to miejsce, w którym ster swojej przyszłości możecie wziąć w swoje ręce. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich to jednostka naukowo-akademicka, która łączy tradycję z nowoczesnością. Oferta, jaką przygotowaliśmy dla studentów naszego wydziału, to oferta zarówno dla studentów wojskowych, jak i studentów cywilnych. Kształcimy przyszłych adeptów sztuki morskiej na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, systemy informacyjne w bezpieczeństwie oraz bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce. Podejmując studia na naszym wydziale, możecie Państwo zdobyć wykształcenie licencjackie, magisterskie, a także kontynuować naukę, osiągając stopień naukowy doktora nauk o bezpieczeństwie. Na naszym wydziale kładziemy duży nacisk na pielęgnowanie morskich tradycji Rzeczpospolitej. Widzicie Państwo galerię sław morskich, osób, które na przestrzeni wieków najwięcej wniosły w rozwój naszej floty, w rozwój sił morskich. Mam nadzieję, że po ukończeniu studiów na naszym wydziale Państwa nazwiska znajdą się na tej liście. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich skupia się przede wszystkim na potrzebach szeroko rozumianej administracji morskiej. Kształcąc naszych studentów, przygotowujemy przyszłe kadry, które tworzyć będą przyszłość bezpieczeństwa morskiego naszego państwa. W wymiarze administracyjnym do Państwa dyspozycji jest dziekanat naszego wydziału, w którym wszelką pomocą nasza obsada służyć Państwu będzie w trudach studiowania. Zapraszam serdecznie do wstąpienia w szeregi naszego wydziału, do wejścia na pokład Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich i czekam na Państwa z otwartymi rękami. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Witam Was serdecznie w Laboratorium Chemiczno-Radiologicznym Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej. Ja nazywam się Edyta Łońska, jestem doktorem nauk o ziemi i mogę powiedzieć, że w tym laboratorium spędzam bardzo, bardzo dużo czasu na zajęciach ze studentami, jak również w trakcie prac badawczych w ramach projektów, które prowadzimy w Akademii Marynarki Wojennej. Laboratorium jest przystosowane do prowadzenia zajęć ze studentami z kierunków bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, systemy informacyjne w bezpieczeństwie w ramach przedmiotów takich jak bezpieczeństwo ekologiczne, ochrona środowiska, ochrona przed bronią masowego rażenia czy podstawy bezpieczeństwa jądrowego, chemicznego i biologicznego. Sprzęty, które są w laboratorium, dają nam możliwość przeprowadzania różnego typu analiz, chociażby analiz biologicznych, jakościowych, ilościowych organizmów, które żyją w Morzu Bałtyckim, z którymi studenci również mogą się zapoznawać, ale również do przeprowadzania analiz chemicznych. Rzeczy takie jak waga laboratoryjna czy też mieszadło są elementami niezbędnymi do przeprowadzania różnych reakcji chemicznych czy też właśnie eksperymentów. Oczywiście laboratorium wyposażone jest w dygestorium, no tu w tej chwili ono służy nam za magazyn odczynników chemicznych, które z kolei wykorzystujemy do analiz na zawartość azotanów i fosforanów z wykorzystaniem spektrofotometru UV-WIS. Oprócz części, że tak powiem, tej czysto chemicznej i biologicznej, w laboratorium również przeprowadzane są ćwiczenia ze studentami w ramach obrony przed bronią masowego rażenia czy podstaw bezpieczeństwa jądrowego, chemicznego i biologicznego, gdzie studenci uczą się i zapoznają się ze sprzętem, który służy właśnie ochronie radiologicznej, chemicznej i biologicznej. Mają za zadanie chociażby założyć właśnie odzież izolacyjną. A tu w tej chwili studenta nie mamy, ale mamy krzesełko jako modela. Elementem niezbędnym tej odzieży izolacyjnej jest chociażby maska MP5. No i studenci w takiej odzieży mają za zadanie później przeprowadzić część analiz, czy to chemicznych z wykorzystaniem właśnie przyrządu chemicznego rozpoznania, czy z bardziej zaawansowanym sprzętem, jakim jest
AP4C, analizator płomieniowy. Zresztą sprzęt wykorzystywany do badania na obecność broni chemicznej i amunicji chemicznej, która zawarta jest w Morzu Bałtyckim. Wykorzystywany również przez nas podczas projektów badawczych i podczas analiz, gdzie również studenci jako wolontariusze mogą brać udział i mogą się angażować w te prace. Oczywiście ochrona radiologiczna, która funkcjonuje, i też w ramach tego zakresu studenci mogą się nauczyć pracy i działania sprzętów takich jak sonda RK100 i radiometr RK100 i monitor promieniowania gamma, który jest dość popularnym przyrządem wykorzystywanym przez straże graniczne, przez służby celne na przejściach granicznych do wykrywania skażeń promieniotwórczych czy też skażeń powierzchni ciałami promieniotwórczymi. Zapraszam Was serdecznie, jeżeli chcielibyście skorzystać z naszego laboratorium, chcielibyście zapoznać się z tymi sprzętami, mieć zajęcia z nami na kierunkach takich jak bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, czy też bezpieczeństwo spedycji, transporcie i logistyce. Jeżeli macie ochotę, przyjdźcie i studiujcie na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Zapraszam. Dziękuję. Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Łaski. Jesteśmy w sali Zakładu Systemów Informacyjnych. Zakład Systemów Informacyjnych prowadzi działalność dydaktyczną oraz naukową w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz ochrony i przetwarzania danych. Kompetencje Zakładu Systemów Informacyjnych działającego w ramach Katedry Operacji Morskich odpowiadają na obecne zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacyjnego oraz zarządzania systemami informacyjnymi w bezpieczeństwie. Widzimy tutaj zintegrowany symulator dowodzenia oraz prowadzenia działań w sytuacjach zagrożeń militarnych oraz pozamilitarnych. Symulator korzysta ze stanowisk szkoleniowo-treningowych, które umożliwiają na przykład wygenerowanie dowolnej sytuacji kryzysowej, jej symulowanie oraz wdrożenie procedur mających na celu usunięcie tej sytuacji. Korzysta on z grafiki operacyjnej pozwalającej na stworzenie mapy sytuacji kryzysowej, a następnie jej lokalizację i organizacyjno-planistyczną ocenę. Z symulatora korzystają studenci cywilni, korzystają podchorążowie, jak również słuchacze studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szanowni Państwo, jeżeli chcecie poznać cyberbezpieczeństwo w wielu aspektach, a przede wszystkim w praktyce, zapraszamy do studiowania na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dziękuję. Dzień dobry, podporucznik marynarki Łukasz Grzyb. Witam w pracowni odzyskiwania oraz analizy danych cyfrowych. W naszej pracowni studenci mają okazję doskonalić swój warsztat praktyczny, w jaki sposób odzyskiwać oraz analizować dane cyfrowe. Do pomocy w pracy naszych studentów służą takie urządzenia jak lutownica BGA. Kolejnym urządzeniem w naszej pracowni jest to bezpyłowa komora laminarna, w której to studenci kształcą się, w jaki sposób bezpiecznie obchodzić się z dowodami cyfrowymi, jak je zabezpieczać, w jaki sposób je rozebrać oraz wydobyć pamięć z takiego urządzenia. Kolejnym elementem wyposażenia naszej pracowni jest precyzyjny mikroskop służący do analizy danych cyfrowych. Nasi studenci mają okazję zapoznać się, w jaki sposób jest zbudowany komputer, w jaki sposób on funkcjonuje, gdzie można szukać zapisanych danych cyfrowych na takim komputerze oraz
co może wpływać na brak funkcjonalności danego dowodu cyfrowego, który jest zabezpieczony przez nas. Kolejnym elementem wyposażenia naszej pracowni jest to lutownica precyzyjna, w której to nasi studenci również mają okazję kształcić się, w jaki sposób bezpiecznie obchodzić się z takimi urządzeniami. Nasza pracownia posiada 12 stanowisk i jest ona zaprojektowana na wzór laboratoriów profesjonalnych, które zajmują się postępowaniami sądowymi i zabezpieczają cały łańcuch postępowania takiego jak zabezpieczenie dowodów cyfrowych, odzyskiwanie danych, analiza tych danych oraz raportowanie ujawnionych treści. Jest to cały proces, którymi zajmują się śledczy w postępowaniach przeciwko cyberprzestępcom. Zapraszam wszystkich do studiowania w naszej uczelni. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Marcin Fitas, jestem wykładowcą w Akademii Marynarki Wojennej na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich i prowadzę m.in. zajęcia z kryminalistyki, kryminologii. Jesteśmy w laboratorium kryminalistycznym, zajęcia odbywają się tutaj ze studentami w ramach zajęć ćwiczeniowych, warsztatów kryminalistycznych. No i prowadzimy tutaj szereg badań. Tu po mojej lewej, prawej stronie widzicie Państwo stoły do makrofotografii kryminalistycznej, na których praktycznie codziennie pracujemy. Przede mną tutaj, tak jak postrzegacie Państwo, wszelkiego rodzaju pędzle, proszki, pędzle z włosia wiewiórka, z puchu marabuta, pędzle magnetyczne, proszki fluorescencyjne, różne kolory, grafit, argentorat, sadza angielska, wałki do rozprowadzania tuszu. No, mogę zaprezentować oczywiście jeden z takich tajników służby policjanta kryminalistyki, technika kryminalistyki. Proszę bardzo, sprawca był na miejscu zdarzenia, nie ma żadnego śladu, nie widać pod jakim kątem spojrzymy. No i ten nasz technik kryminalistyki po przyjeździe na miejsce zdarzenia, używając wszelkiego rodzaju proszków, pędzli, jest jak najbardziej w stanie ślad ujawnić, czego jesteście Państwo w tym momencie świadkami. Oczywiście po ujawnieniu takiego śladu używamy folii daktyloskopijnych, które również znajdują się tutaj na naszym stole, dbając o zasadę kontrastowości oczywiście. Co ponadto? Będziecie uczyli się Państwo razem z nami daktyloskopowania. Ja pozwoliłem sobie praktycznie uzupełnić kartę daktyloskopijną, którą będzie uzupełniał praktycznie każdy z Was. Także nauczycie się profesjonalnie daktyloskopować poprzez przetaczanie palca metodą tradycyjną, przy użyciu tuszy daktyloskopijnych, przy użyciu poduszek daktyloskopijnych, czyli takiego sprzętu, jakim dysponuje technik kryminalistyki na miejscu zdarzenia. Co ponadto? Spójrzcie Państwo, kolejna technika kryminalistyczna, którą będziemy tutaj wykonywali, jedna z wielu. Traseologia kryminalistyczna. To jest oczywiście efekt końcowy pracy naszych studentów na warsztatach kryminalistycznych. Odlew gipsowy, podeszwy buta, oczywiście ramki traseologiczne, gips dentystyczny, który rozrabiamy z wodą i zalewamy formy tak, aby ten ślad zabezpieczony był w jak najlepszym stanie, jak najlepiej zwizualizowany. Inne techniki kryminalistyczne, osmologia kryminalistyczna, inaczej odorologia, tampony zapachowe, wydaje się, że to nic wielkiego, prosta sprawa. Aczkolwiek, tak jak wiecie Państwo, ślady zapachowe są śladami, które są najbardziej ulotne. W pierwszej kolejności trzeba je zabezpieczać. No i dlatego ten tampon wyjałowiony, zapachowy, plus do tego słoiki kryminalistyczne, które tutaj widzicie, wydają się jak zwykłe słoiki na ogórki, ale są to słoiki kryminalistyczne z zakrętkami typu twist. No, też będą w Waszym użyciu. Biologia, wymazówki tak zwane, zabezpieczenie śladów biologicznych na wymazówki kryminalistyczne. Wydaje się jak patyczek do ucha. No, coś w tym może jest. Natomiast
natomiast technik kryminalistyki na miejscu zdarzenia zabezpieczy ślady potencjalnie krwi, spermy, wydzieliny pochwowej, praktycznie każdy ślad biologiczny. Widzicie Państwo numerki śladowe, metryczki. Sporządzamy do tego kompletną dokumentację. W ramach kompletnej dokumentacji wykonujemy metryczki śladowe, które tutaj wyłożyłem, żebyście Państwo mogli sobie zobaczyć. Ponadto szkice kryminalistyczne, ponadto wszelką dokumentację procesową, między innymi protokoły oględzin, w zależności od miejsca, rzeczy, osoby, gdzie te czynności oględzinowe wykonujemy. Ja generalnie nie chciałbym zabierać Państwu jakoś nadto czasu, dlatego skończę swój wywód. Oczywiście zapraszam Państwa tutaj do nas, do Akademii Marynarki Wojennej, na Wydział Dowodzenia. Zajęcia z kryminalistyki, warsztaty kryminalistyczne prowadzimy dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego, o takich specjalnościach jak kryminalistyka i detektywistyka, administracja bezpieczeństwa porządku publicznego, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne. No właśnie, zdążyłem zapamiętać. Zapraszam jeszcze raz serdecznie. Jeżeli chcecie Państwo pobawić się kryminalistyką, jesteśmy do dyspozycji. Pozdrawiam. Dzień dobry Państwu. Komandor porucznik Adam Stojałowski. Witam serdecznie w pracowni komputerowej Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskiej Akademii Marynarki Wojennej. Prowadzimy tutaj zajęcia z wykorzystaniem cyberpoligonu, czyli narzędzia, które stanowi wirtualne środowisko składające się z lokalnych sieci komputerowych, pojedynczych systemów, które przeznaczeniem jest podnoszenie wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zarówno podchorążowie, uczestnicy treningów, jak i studenci studiów cywilnych na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie nabywają umiejętności, które wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej. Jedną z takich instytucji poszukujących pasjonatów, ludzi pragnących poznać wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, to Regionalne Centrum Informatyki w Gdyni, podporządkowane pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, czyli tej instytucji, która utrzymuje bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam do Akademii Marynarki Wojennej. Witam Was serdecznie. Nazywam się Ewa Iwanina. Wydział Dowodzenia Operacji Morskich to przede wszystkim bogata tradycja i historia. Ale dzisiaj nie chciałabym Wam opowiadać o tym. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o innej stronie studiowania. Wydział Dowodzenia Operacji Morskich to nie tylko sale wykładowe i budynki, w których właśnie się znajdujemy. To przede wszystkim ludzie i atmosfera, którą ją tworzą. A sprzyja temu słońce, plaża i morze i miejsce, w którym się znajdujemy, czyli Gdynia. A Gdynia wita Was otwartymi ramionami. Dodatkową integrację naszych studentów wspomagane są przez różne akcje charytatywne, których podziękowania możecie zobaczyć na naszych tablicach. Co roku również nasi studenci nominowani są do konkursu Czerwonej Róży, który jest prestiżowym konkursem w całej Polsce. Tuż za naszymi oknami znajduje się kampus akademicki, z którego możecie korzystać podczas studiowania. Bliskość tego kampusu powoduje, że możecie szybko znaleźć się na zajęciach. Od 2008 roku na Wydziale Dowodzenia Operacji Morskich funkcjonuje koło naukowe bezpieczeństwa morskiego, w którym możecie rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Podczas zajęć w kole naukowym bezpieczeństwa morskiego poznajemy różnych ciekawych ludzi z doświadczeniami i opowiadający o swoich pasjach i zainteresowaniach. Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego organizuje również konferencje i spotkania naukowe, nie tylko w ramach otwartych wykładów, ale prywatnych spotkań, na których atmosfera jest wspaniała. Zapraszamy Was na nasz pokład. Czekamy właśnie na Ciebie.